Witajcie, z tej strony Kamil Augustyn z kanału Inna Medycyna. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kofeinie. Nie będziemy mówić tylko o kawie, ale o kofeinie, ponieważ szacuje się, że w cywilizowanych krajach 90% dorosłych osób zażywa kofeinę codziennie i nawet 50% dzieci zażywa kofeinę codziennie. Może się to dla Was wydawać dziwne, ponieważ coraz więcej osób nie pije kawy, wielu znajomych naszych nie pije kawy, jednak mimo to kofeina znajduje się w wielu innych produktach, takich jak herbata, matcha, czekolada, produkty pochodzenia z kakao, energy drinki, czy nawet napoje gazowane renomowanych marek, takie jak cola i tym podobne. Możecie się również spotkać ze stwierdzeniem, że w herbacie nie ma kofeiny, tylko jest teina, jednak to jest dokładnie to samo, tylko różni się nazwą. Kofeina występuje naturalnie w naturze, nie jest to żadna syntetyczna substancja, jest ona naturalna i występuje w naturze bardzo często i w wielu produktach, jednak w większości produktów są to ilości minimalne, do tego stopnia minimalne, że nie jesteśmy w stanie wyczuć smaku kofeiny. Zazwyczaj smak kofeiny jest przykrywany właśnie innymi smakami. Wiele badań wskazuje na to, że chętniej wracamy do produktów, które zawierają kofeinę i działa to na poziomie podświadomym. I też na poziomie podświadomym smakują nam bardziej produkty, które właśnie tą kofeinę zawierają. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego nasz mózg uwielbia kofeinę? Porozmawiamy o tym w dalszej części odcinka. Istnieje wiele mitów na temat kofeiny, między innymi, że kofeina jest zła i niezdrowa. Czy tak jest? To zależy, tak jak wszystko na tym świecie, to zależy od dawkowania, zależy od tego, jak ją dawkujemy, w jakiej postaci, ile dawkujemy, czy jesteśmy od niej uzależnieni, czy jesteśmy od niej zaadaptowani i tak dalej, i tak dalej. Mamy wiele badań, które wskazują bardzo pozytywne efekty stosowania kofeiny, a również takie, które pokazują, że działa ona negatywnie. Jak faktycznie jest? O tym porozmawiamy w tym odcinku, także zapraszam serdecznie do niego. Na wstępie chciałbym też powiedzieć, że zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, dawania łapek w górę, komentowania, ponieważ czytamy komentarze, chętnie będziemy odpowiadać na pytania dotyczące tego odcinka, a również chętnie odpowiemy na pytania inne lub też nagramy odcinek na tematy, które Was interesują. Dlatego zachęcamy do subskrypcji, komentowania, dawania łapek w górę, jeśli film Wam się podobał i zapraszam do odcinka. Zacznijmy od tego, jak działa kofeina. Kofeina jest tak zwanym antagonistą receptorów adenozyny. Więc czym jest antagonista i czym jest adenozyna? To, że jest antagonistą, oznacza, że blokuje receptory adenozyny. A więc czym jest adenozyna? Porównałbym adenozynę do takiego piasku w klepsydrze. W momencie, kiedy wstajemy, przychylamy klepsydrę i tego piasku jest coraz więcej. Tak samo jest z adenozyną. Adenozyna jest produkowana w naszym organizmie w zależności od tego, jak długo jesteśmy na nogach. Czyli z czasem, im dłużej jesteśmy na nogach, tym adenozyny jest więcej. Adenozyna odpowiada za nasze uczucie zmęczenia. Dlatego w momencie, kiedy blokujemy receptory adenozyny, nasz organizm nie odczuwa zmęczenia. Sen czyści adenozynę i kortyzol również czyści adenozynę. Także im lepiej spałeś, tym adenozyny będzie mniej. Trzeba również wspomnieć na tym etapie, że adenozyna w organizmie nigdy nie będzie równa zero. Zawsze jakieś resztki tej adenozyny zostaną. Im lepiej spałeś, im więcej kortyzolu miałeś z rana, tym mniej tej adenozyny będzie, ale ona nigdy nie będzie równa zero. Więc na logikę, czemu by nie wstać rano i pierwsze czego zrobić, to nie wypić kawy. Ona zablokuje receptory adenozyny, no i przecież będziemy mieli super dużo energii, nie będziemy kompletnie odczuwać zmęczenia. Nie do końca tak działa, o tym też powiem później, jak stosować kofeinę, żeby była ona efektywna. Więc skoro wiemy już, że kofeina blokuje receptory adenozyny, to trzeba również wspomnieć, że ona blokuje tylko receptory. Ona nie czyści jej z organizmu. A to oznacza, że w miarę upływu czasu tej adenozyny wytwarzamy coraz więcej, z tym, że organizm jej nie widzi, jej nie czyta. A to oznacza, że w momencie, kiedy my pijemy kawę, przez jakiś czas nasz organizm tej adenozyny nie widzi, jednak ona jest cały czas produkowana. I to jest główny problem, który stanowi właśnie stosowanie kofeiny, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mimo to, że my tego zmęczenia nie odczuwamy, tej adenozyny będzie coraz więcej i w momencie, kiedy kofeina przestanie działać, dostaniemy zjazdu energetycznego. Może tak być, nie musi.
Jednak im więcej zablokowaliśmy, im więcej adenozyny wytworzymy i im na dłużej zablokowaliśmy te receptory, tym możemy się spodziewać większego zjazdu energetycznego. Więc skoro wiemy już, że adenozyna to jest taki licznik czasu, ile jesteśmy na nogach, to można porównać kofeinę do takiego oszukiwania organizmu. Czyli oszukujemy go, że wcale nie jesteśmy na nogach tyle, ile faktycznie jesteśmy, przez co nie odczuwamy tego zmęczenia i możemy czuć się bardziej pobudzeni. Oczywiście oprócz blokowania receptorów adenozyny, kofeina również wpływa na nasze funkcje kognitywne i sprawia, że jesteśmy czujniejsi, możemy się czuć lepiej, również podnosi poziom katecholamin, czyli dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny, które też bezpośrednio będą wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego po kofeinie nie dość, że będziemy się czuli lepiej, to jeszcze nie będziemy odczuwać zmęczenia. Ok, więc wiemy już, jak działa kofeina, więc na tym etapie warto wspomnieć, że okres półtrwania kofeiny to od 8 do 12 godzin. Czyli w momencie, kiedy my tą kofeinę zażyjemy, przez 8 do 12 godzin będzie ona działać. To wszystko będzie zależało od waszego metabolizmu, od waszego ciała, od tego, jak ją spożyliście, w jakiej formie, ale trzeba założyć, że okres półtrwania kofeiny to od 8 do 12 godzin. Wiemy też, że kofeina zaburza nasz sen, przez co wypicie kawy 12 godzin przed pójściem spać do 12 godzin przed pójściem spać może skutkować na jakość naszego snu. Wiele osób pije kawę po południu i tu trzeba zaznaczyć, że wypicie kawy czy jakiegokolwiek innego napoju zawierającego kofeinę po południu będzie wpływało tragicznie na nasz sen, bo kofeina będzie działać przez kolejne 8-12 godzin. Czyli pijąc kawę czy jakikolwiek inny napój zawierający kofeinę czy teinę, tak jak herbata, o godzinie 18 czy 20, to bardzo prawdopodobne, że przez całą noc będziemy mieli jeszcze kofeinę w naszym organizmie i będzie blokowało na receptory adenozyny, co będzie zaburzało nasz sen. Więc musimy mieć na uwadze, ile działa kofeina, tak aby nie pić jej za późno, czy nie zażywać jej za późno, bo mówię tutaj o piciu. Jednak możemy zażywać kofeinę w postaci tabletek, czy czekolady, czy jakiejkolwiek innej formie. Przejdźmy zatem do dawki kofeiny. Wiele badań pokazuje, że bezpieczną dawką kofeiny to od 1 do 3 mg na kilogram masy ciała. I mówimy tutaj o dawce na dawkę, czyli jednorazową dawkę, nie mówimy tutaj o kofeinie na dzień. Nie ma konkretnych badań, które pokazują, ile kofeiny na dzień jest bezpiecznie spożyć, jednak biorąc pod uwagę to, że kofeina ma okres półtrwania od 8 do 12 godzin, można stwierdzić, że nie chcemy przesadzać właśnie z tą kofeiną i nie chcemy pić dziennie więcej niż te 3 do 4 mg na kilogram masy ciała. Niektóre instytucje pokazują, że dzienna dawka, bezpieczna dzienna dawka kofeiny to 400 mg, jednak to jest po prostu dawka i nie wzięli pod uwagę to, czy my jesteśmy zaadaptowani do tej kofeiny, naszej masy ciała, która tu jest bardzo ważna, i innych czynników. Jeśli chodzi o dawkowanie, wiele badań pokazuje, że zdecydowanie lepiej jest, kiedy zażyjemy tą dawkę na raz, pobudzi to nas, zablokuje receptory adenozyny i poprawi naszą czujność, niż jakbyśmy pili na przykład dużą kawę przez 3, 4 czy 5 godzin, bo niektórzy tak kawę piją, więc zdecydowanie lepiej będzie działało espresso, czy kawa wypita na raz, czy zażyta kapsułka z kofeiną, niż jakbyśmy mieli sączyć napój, w którym jest kofeina, przez kilkanaście godzin. Więc przejdźmy do tego, ile kofeiny jest w danych produktach, gdzie są te duże ładunki kofeinowe. Więc na pewno zaczniemy tutaj od kawy, ponieważ kawa jest najpopularniejszym napojem, aktualnie najpopularniejszym chyba na świecie. Na ilość kofeiny w kawie będzie miało znaczenie to, jak ją przygotujemy, jaki to jest rodzaj kawy, jakie to jest ziarno i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ inny ładunek kofeinowy będzie miała kawa na przykład zaparzona po turecku, a inna z ekspresu ciśnieniowego. Ziarna też mają tutaj ogromne znaczenie i również to, czy pijemy faktycznie kawę naturalną, czy jest to kawa rozpuszczalna, której osobiście bym się nie napił. Ale załóżmy, że większość z nas pije kawę z ekspresu ciśnieniowego, ewentualnie przelewowego i trzeba przyjąć, że na taką filiżankę takiej kawy, czyli około 200 ml z jednego zaparzenia, będzie miała od 80 do 100 mg kofeiny. I analogicznie duża kawa, czyli 400 ml, którą trzeba będzie zrobić podwójnie, będzie miała od 160 do 200 mg kofeiny. Kawa w niektórych popularnych sklepach czy sieciach może mieć nawet więcej kofeiny, bo może być tam kofeina dodatkowo dosypywana. Niektóre kawy mają nawet 400, niektóre nawet 600 mg. Dlatego też zwracajcie uwagę, czy ta kawa jest faktycznie naturalna, czy jest z dodatkową domieszką
kofeiny. Dalej mamy energetyki. Mała puszka takiego napoju energetycznego będzie miała około 80 mg kofeiny i około 1 g tauryny. Analogicznie duża puszka będzie miała około 160-200 mg kofeiny i tak samo dwa razy więcej tauryny, czyli około 2000 mg, 2 g. Do tauryny przejdziemy później, opowiem czemu jest dodawana do napojów energetycznych i jak ona działa, bo tauryna jest środkiem uspokajającym, a nie pobudzającym, więc dlaczego ona by miała być dodawana w energetykach? Opowiem o tym zaraz. Dalej mamy herbatę, szczególnie czarną. Czarna herbata będzie miała najwięcej kofeiny i będzie to nawet 50 mg na filiżankę, na takie zaparzenie. Tu też wiadomo, herbata będzie miała znaczenie. Druga sprawa to, jak długo ją parzymy, też będzie miało znaczenie, ale można przyjąć, że około 50 mg na filiżankę herbaty będziemy mieli kofeiny. Czyli jak ktoś myśli, że nie pije kofeiny i pije herbatę zamiast kawy, no to nic bardziej mylnego, ponieważ taka filiżanka herbaty będzie miała taką ilość kofeiny, co pół filiżanki kawy, może nawet 2/3 filiżanki kawy. Dalej przechodzimy do takich mniej popularnych produktów, o których się nie mówi, że jest w nich kofeina. I takie jak na przykład bardzo popularne napoje znanych marek, jak cola i inne tego typu. Wbrew pozorom mają one bardzo dużo kofeiny, bo na taką colę półlitrową może być nawet 60 mg kofeiny, czyli na pół litra coli będzie więcej kofeiny niż w takiej filiżance herbaty. Wiele osób stosuje takie napoje, pije takie napoje do imprezy, do jakiegoś wieczornego wypadu, czy czasem nawet do obejrzenia Netflixa wieczorem, pije sobie kolę czy inny tego typu napój, nie zdając sobie sprawy, że mają one bardzo duże ładunki kofeiny, co może wpłynąć strasznie źle na wasz sen. Dlatego zwróćcie też na to uwagę, jak stosujecie właśnie kofeinę i w innych produktach niż kawa czy herbata. Dalej, czekolada. Szczególnie gorzka. Gorzka czekolada może mieć około 40-50 mg kofeiny na 100 gram, czyli na tabliczkę. To też jest bardzo duży ładunek. Jeśli jemy taką czekoladę wieczorem, może to też wpłynąć na nasz sen i na naszą energię. Dalej mamy kapsułki, wiadomo, z kofeiną. Są kapsułki z kofeiną i z guaraną. Też jak najbardziej to już musicie sobie wyczytać, jaką dawkę kofeiny właśnie ma taka kapsułka. I mamy taką ciekawą roślinkę, jaką jest guarana. Guarana zawiera wiele substancji psychoaktywnych i takich pobudzających, w tym też kofeinę. Jest bardzo ciekawym ziołem, jest fajną alternatywą dla osób, które nie chcą pić kawy, czy nie chcą zażywać takiej czystej kofeiny, tylko chcą spróbować czegoś, co działa dłużej, bo guarana zdecydowanie będzie działała dłużej i mniej agresywnie niż czysta kofeina. Więc teraz zauważcie, w ilu produktach takich, które spożywamy na co dzień i nawet nie jesteśmy świadomi, może być kofeina, dlatego to jest bardzo ważne, żeby sprawdzać to dawkowanie. Po pierwsze, o której godzinie spożywamy te napoje, czy jest to przynajmniej te 8 godzin przed snem. I druga sprawa, jak łączymy te produkty, bo tak jak wspomniałem, bezpieczną dawką kofeiny jest od 1 do 3 mg kofeiny na kilogram masy ciała. I jak możemy sobie to obliczyć, że napijemy się takiej i takiej kawy, a do tego dojdzie jakaś czekolada, jakieś ciasteczko, czy może łyk coli, czy jeszcze jakaś później herbatka, to wszystko, jak zsumujemy, może doprowadzić do tego, że przedawkujemy kofeinę i możemy się czuć lekko rozdrażnieni, możemy drgać i czuć się nieco źle po kofeinie, bo po prostu ją przedawkujemy. Na tym etapie też chciałbym wspomnieć o tym, że kawa czy herbata z cukrem czy z mlekiem to już nie jest dokładnie to samo. Takie produkty mogą sprawić, że będziemy mieli wyrzut insuliny, co też wpłynie na naszą gospodarkę hormonalną i może powodować spadki energii. Dlatego jak mówimy tutaj o kofeinie, mówimy tutaj o czystej, czarnej kawie, czarnej herbacie, bez żadnych dodatków i słodkości. Ewentualnie do takiej kawy czy herbaty można dodać coś, co nie wyrzuca tak insuliny, na przykład alkohole poliestrowe, takie jak ksylitol czy erytrytol, które są bardzo słodkie, są bardzo fajne w smaku i nie będą wyrzucać insuliny, przez co nie będziemy mieli później tych spadków energii właśnie spowodowanych wyrzutami insuliny i zaburzoną gospodarką glukozową w naszym organizmie. Przejdźmy teraz do pozytywnych i negatywnych skutków zażywania kofeiny. Przede wszystkim wiele badań pokazuje, że kofeina ma bardzo dobre właściwości chroniące neurony. Kolejną sprawą jest podniesienie poziomu katecholamin, czyli dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny, co wpływa na nasze
samopoczucie i naszą chęć do działania oraz motywację. I tutaj warto też wspomnieć o tym, co powiedziałem wcześniej, że chętniej sięgamy właśnie do produktów, które zawierają kofeinę, ze względu na to, że nasz mózg kocha, kiedy dostarcza mu się dopaminę, adrenalinę i noradrenalinę, a właśnie kawa, kofeina powoduje wzrost tych katecholamin. Dlatego będziemy się czuli dużo, dużo lepiej i będziemy się czuli zmotywowani właśnie po zażyciu kofeiny. Dodatkowo kofeina zwiększa ilość acetylocholiny w naszym organizmie, która bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdolności kognitywne. Ma działanie antydepresyjne, no i oczywiście pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie oraz zdolności poznawcze czy czujność. Jeśli chodzi o negatywne działanie kofeiny, na pewno możemy tutaj wspomnieć o podniesieniu poziomu kortyzolu. Co prawda wiele badań pokazało, że nie jest to znaczne podniesienie poziomu kortyzolu, jednak ono występuje. Jeśli ktoś ma problemy z podniesionym kortyzolem, osobiście nie zażywałbym kofeiny. Kolejną sprawą na pewno kofeina podnosi ciśnienie krwi. Tak jak w przypadku kortyzolu, tego chcemy właśnie od kofeiny, żeby podnieść ten poziom kortyzolu, podnieść ciśnienie krwi, bo to sprawia, że będziemy bardziej czujni. Jednak w przypadku osób, które mają podwyższone ciśnienie krwi na co dzień, jest zdecydowanie podniesione, też osobiście nie zażywałbym w takim przypadku kofeiny. No i jeżeli kofeina jest źle dawkowana, jest dawkowana zbyt późno, w zbyt dużych ilościach, często ją przedawkujemy, jesteśmy mocno zaadaptowani, pijemy coraz więcej tej kofeiny, zażywamy coraz więcej tej kofeiny, będzie ona miała wpływ na nasz rytm dobowy, na naszą gospodarkę hormonalną, co może doprowadzić do wielu później problemów ze zdrowiem. Przejdźmy też do tego, jak możemy poprawić działanie kofeiny i jak sprawić, żeby działała ona na nas zdecydowanie lepiej, przy okazji się nie uzależnić i nie odczuć tych skutków ubocznych, które może stosowanie kofeiny powodować. Pierwszym tematem jest tauryna, którą, jak wspomniałem, dodają do napojów energetycznych, gdzie tauryna jest środkiem, który nas bardziej uspokaja niż pobudza. Czemu dodają taurynę? Ponieważ hamuje i może wyeliminować ona skutki uboczne przedawkowania kofeiny, czyli jakieś trzęsienie, roztargnienie itd., itd. i powoduje ona wydłużenie działania kofeiny, więc jeśli zażyjemy kofeinę razem z tauryną, będzie działała ona dłużej, nie będzie takich skoków energetycznych, będzie ten poziom energii zwiększany bardzo powoli i unikniemy skutków ubocznych przedawkowania kofeiny. Dalej mamy L-teaninę. Z L-teaniną jest bardzo podobnie. L-teanina również jest czymś, co nas uspokaja, jednak zażyta razem z kofeiną może wydłużyć jej działanie i też zapobiec skutkom ubocznym oraz tym skokom energii i przede wszystkim L-teanina również może zapobiec temu, że będziemy mieli zjazd energetyczny godzinę, dwie, trzy po wypiciu kawy czy te popołudniowe zjazdy energetyczne. Osobiście sam zażywam L-teaninę razem z kawą, działa na mnie ona wyśmienicie. Kolejną sprawą jest to, że kofeina zdecydowanie lepiej działa na pusty żołądek. Jest wiele badań, które wykazują dużo większe działanie kofeiny, dużo mocniejsze działanie kofeiny w momencie, kiedy spożyjemy ją na pusty żołądek. I tutaj też przechodzimy do tego, że wiele osób stosuje posty okresowe, tak zwany intermittent fasting lub pości przez kilka dni i tu jest podstawowe pytanie, czy kawa przerywa post. I to zależy. Zależy, co chcemy osiągnąć, bo jeśli chcemy postem oczyścić swój organizm, tak, robimy post jedno, dwu, trzydniowy, to tak, kawa będzie przerywała post. Ale w momencie, kiedy nam zależy tylko i wyłącznie na optymalizacji gospodarki hormonalnej, stosujemy intermittent fasting, czyli posty okresowe, robimy sobie okna żywieniowe w ciągu dnia, wtedy taka kawa nie przerywa postu, jeśli zależy nam na optymalizacji gospodarki hormonalnej. Mamy również badania, gdzie udowodniono, że działanie kofeiny jest dużo mocniejsze w momencie, kiedy robimy sobie od niej przerwy. Najmocniej kofeina działała po trzydniowych przerwach, jednak wiele osób jest uzależnionych od kofeiny i osobiście takiej przerwy od kofeiny bym sobie natychmiast nie zrobił, ponieważ jeśli jesteśmy uzależnieni od kofeiny, spożywamy ją na co dzień, takie rzucenie kofeiny może mieć bardzo niefajne skutki, takie jak bóle głowy, roztargnienie, będziemy się bardzo, bardzo źle czuć, będziemy mieli problemy z motywacją, jest to bardzo nieprzyjemne, więc osoby, które są uzależnione raczej i spożywają kofeinę na co dzień, raczej bym nie robił takich trzydniowych przerw, jednak po takich przerwach kofeina działa dużo mocniej. I są również badania, które pokazały, że najmocniej kofeina i najefektywniej będzie działać, kiedy będziemy ją spożywać co drugi dzień.
jednocześnie unikniemy tych złych skutków ubocznych, które może kofeina właśnie powodować. Trzeba mieć też na uwadze, że tak jak do wszystkiego, organizm się przyzwyczaja i zaczynamy się adaptować do kofeiny, więc jeśli spożywamy kofeinę na co dzień, będziemy potrzebowali coraz to większego ładunku kofeiny, aby osiągnąć taki sam efekt. Dlatego też miejcie to na uwadze, bo może się wydarzyć tak, że z każdym dniem będziecie potrzebować coraz to więcej kofeiny, aż dojdziemy do dawek, które będą niebezpieczne dla naszego organizmu. Dlatego trzeba z tym bardzo uważać. Osobiście bym z tym uważał. I ja jak widzę, że zaczynam się adaptować zbyt mocno do kofeiny, wtedy sobie robię krótką przerwę albo schodzę bardzo z dawek i na przykład stosuję inne zamienniki, takie jak właśnie guarana lub na wakacjach po prostu staram się kawy nie pić albo pijemy to zdecydowanie w mniejszych ilościach, tak aby czuć się dokładnie tak samo i uniknąć tych skutków bocznych natychmiastowego odrzucenia kofeiny, czyli różnych bólów głowy czy dziwnego samopoczucia. Podsumowując, kofeina może mieć dużo bardzo fajnych, pozytywnych efektów, jednak musimy uważać z jej dawkowaniem i robić to wszystko z głową. Wiele osób uważa, że kofeina jest tą cudowną substancją, która pozwala im pracować dużo lepiej i efektywniej i faktycznie tak jest, tym bardziej, że podnosimy poziom takich neuroprzekaźników jak dopamina, adrenalina i noradrenalina, przez co czujemy się dużo lepiej, będziemy mieli dużo większy pęd do pracy, dużo większą motywację, jednocześnie przy jeszcze większym skupieniu oraz przy jeszcze większej czujności. Przedawkowanie kofeiny może prowadzić do tego, że ta czujność i skupienie może być bardzo zaburzone, będziemy bardzo roztrzęsieni, dlatego należy uważać właśnie z dawką. Przede wszystkim słuchać własnego organizmu i sprawdzać, jakie dawki działają na nas najlepiej. Kolejną sprawą jest właśnie dawkowanie. Nie chcemy kofeiny pić za wcześnie, od razu po wstaniu. Po pierwsze, żeby się od niej nie uzależnić tak łatwo, a po drugie, żeby nie zaburzyć naszej gospodarki kortyzolowej, o czym też będziemy mówić w kolejnych odcinkach o kortyzolu. Dlatego nie chcemy pić kawy zaraz po przebudzeniu się, chcemy przeciągnąć to picie kawy przez 90-120 minut po obudzeniu się i nie pić jej później niż te 8-12 godzin przed pójściem spać, bo może ona zaburzyć nasz sen. A zaburzony sen będzie powodował, że nie będziemy czyścić z organizmu adenozyny, przez co będziemy potrzebować tej kawy następnego dnia jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. Będzie to po prostu koło, z którego będziemy mieli później ciężko wyjść. Dodatkowo zwracajmy uwagę, czy nie spożywamy w ciągu dnia innych produktów zawierających kofeinę, nie tylko kawę, czy spożywam jeszcze herbatę, napoje takie jak cola, czy czekolada, czy produkty pochodzenia kakaowego, ponieważ one też zawierają kofeinę i mogą sprawić, że tą kofeinę bardzo łatwo przedawkujemy, albo będziemy te produkty jeść czy pić wieczorem i to zaburzy nasz sen. To by było na tyle, jeśli chodzi o kofeinę. Zachęcam do dawania łapek w górę, jeśli ten film Wam się podobał, do subskrybowania tego kanału. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę. Cześć.